Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was w 30. odcinku Pary na kozetce. Dzisiaj tak, możemy odpalić baloniki, fajerwerki, co tam kto ma, bo to okrągła liczba. No ale jaki dzisiaj tytuł mamy? Przekaż swojemu tacie. Powiedz swojej mamie. Czyli o tym, jak nie przenosić konfliktu rodziców na dzieci, albo krótko mówiąc, jak ich nie włączać w to, co rozgrywa się pomiędzy rodzicami w sytuacji okołorozwodowej. Tak, wtedy, kiedy jest bardzo dużo emocji, kiedy jest konflikt, najczęściej jest tak, że kwitnie, rozkwita i aż podnosi dach z emocji naszych domów. No i w tym wszystkim będziemy też widzieć jakby, co rodzice mogą zrobić, jak mogą się zachować i też jak to się przenosi właśnie na dzieciaki. Myślę, wiesz, Mirku, że w sytuacji, w której my sobie nie radzimy z tymi emocjami, kiedy nie dogadujemy się, kiedy pomimo nawet już rozstania czy wyprowadzenia się jednej strony, dalej te emocje są tak ogromne, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać o takich najważniejszych kwestiach dotyczących dzieci. No bo rozumiem, że jedną rzeczą to jest kwestia rozstania, drugą kwestią to jest kwestia pewnie też jakichś majątków, ale jest też kwestia, która ciągle będzie parę łączyła, bez względu na to, na jakim są etapie. No to jest sytuacja dzieci. Jeżeli nie potrafią się dogadać, to bardzo często jeden z rodziców bądź obydwoje zaczynają rozgrywać dziećmi. Tak. I zaczynają używać tych dzieci, często nieświadomie, a nieraz świadomie, trzeba powiedzieć. Tak. I pomyślałam sobie, że tu dzieci zostają obsadzone w rolach, które są zdecydowanie odbiegające od bycia po prostu dzieckiem i są nieadekwatne do wieku i pozycji tego dziecka w rodzinie. Może powiemy o takich rolach. Tak, jest tych ról tutaj trochę, które ponazywaliśmy. No to zacznijmy od początku. Szpieg. Czyli to mamy taką sytuację, kiedy na przykład jedno z rodziców no, używa dziecka do tego, żeby nie wiem, w jakiś sposób śledziło, nie wiem, podglądało, żeby to przez niego był dostęp na przykład do jakichś tam, nie wiem, maili, telefonu czy czegoś, no bo to dziecko, można powiedzieć, niewinne, to ten drugi nie wpadnie na to, że... Czyli no takie do szpiegowania generalnie, no bo jeśli mamy sytuację też okołorozwodową, no to bardzo często cóż ci no małżonkowie na przykład słyszą od swoich prawników? Pan, pani musi mieć dowody. No i trzeba te dowody jakoś, nie wiem, pozyskać bardzo często. No i dzieci są takim powiedziałbym, niestety częstym tutaj sposobem na to, żeby no, pośledzić i pozyskać takie dowody. Ja pomyślałam, że nawet w sytuacji już porozwodowej, jeśli jeden z partnerów czuje się dalej pokrzywdzony, przegrany w tej sytuacji, również używa dziecka jako informatora czy szpiega na zasadzie, a czy ktoś przychodzi do mamusi, a czy mamusia z kimś się spotyka, a czy tatuś sobie radzi, ma pracę. Tak, bo to chodzi na przykład o alimenty, tak na dobrą sprawę, na przykład podwyższenie czy jakieś, więc to cały czas może, to już może być sporo po rozwodzie. Tych rzeczy, których może to szpiegowanie dotyczyć, jest niezwykle dużo i ono jest na bardzo różnym etapie. Zawsze wtedy, kiedy między rodzicami dalej jest wojna, prawda? To dziecko, pamiętajmy, na tej wojnie jest właśnie obsadzane w różnych rolach i jak na wojnie obsadzone jest w roli szpiega, ale pomyślałam sobie również takiego posłańca, że kiedy rodzice nie rozmawiają ze sobą, nie ustalają ważnych kwestii, to jest właśnie to, czym zaczęliśmy dzisiaj. Czyli wysyła się dziecko, powiedz swojemu ojcu,
że czas już Powiedz zapłacić mamie. alimenty. Powiedz mamie, że nie zapłacę za twoją wycieczkę szkolną, ponieważ płacę jej już tak ogromne alimenty, które nie wiem na co wydaje. Czyli te dzieci... Powiedz mamie, że to nie są jej pieniądze, tylko to są wasze czy twoje pieniądze na przykład. No i to jest właśnie to posłannictwo, że to co powiedziałeś, nie rozmawiają ze sobą, nawet nie napiszą, bo często są nadal w konflikcie, a posyłają, po prostu posyłają. Tak, a to są kwestie finansów, to są kwestie zdrowia dziecka, to są kwestie edukacji dziecka, to są kwestie rozwoju dziecka, czyli dodatkowych jakichś zajęć, ale to są też kwestie emocji dziecka, tak? I że często o tym, co się z dzieckiem dzieje, warto, żeby dorośli rozmawiali jednak bezpośrednio, nie włączając do tego dziecka, bo w momencie, kiedy używamy go w takich rolach, albo innych, o których zaraz powiemy, to tak naprawdę jedna ważna rzecz się jeszcze dzieje. Konflikt narasta pomiędzy rodzicami, a wyłączamy absolutnie emocje dziecka, czyli nie liczymy się w tym momencie w ogóle z tym, co dziecko czuje. Ono staje się, jest uprzedmiotowione tak naprawdę w tej roli. Tak. No to... Kolejna taka rola, która przychodzi mi do głowy, to powiernik. Czyli mamy taką sytuację, przepraszam, że rodzic, z którym, no, bo to tak często jest podzielone, że z jednym z rodziców jakby zostaje się, a drugi rodzic jest, nie wiem, w weekendy, czy tam w ustalonym momencie widzi się z dzieckiem, z dziećmi, że temu dziecku mówimy takie rzeczy, których nie powinniśmy mówić. Powinniśmy mówić, nie wiem, przyjaciółce, komuś z rodziny, matce, ojcu, może siostrze, bratu. Natomiast nie dziecko jest od tego i obojętnie, czy ono ma, nie wiem, 8 lat, 6 lat, czy ma, nie wiem, 15 lat, czy nawet ma 20 parę lat, tak na dobrą sprawę, to dziecko nie powinno być od tego, że mówimy mu, co w ogóle między nami zaszło, dlaczego mama nie jest z tatą, bo tata na przykład był taki, albo słyszy to od ojca, że bo mama była taka, albo coś zrobiła, albo nie zrobiła, bo to nie są tematy dla dzieci. Tak, pomyślałam sobie, że za tym może iść kolejna rola, mianowicie rola rycerza w służbie. Rycerz w służbie tym się różni, że on już się musi opowiedzieć po którejś ze stron, czyli przyjmuje dziecko, które generalnie ma lojalność w stosunku do obydwu rodziców i kocha jednakowo obydwojga rodziców, to ono w tej sytuacji musi po takiej opowieści czuje, że powinno się opowiedzieć po którejś ze stron, po stronie, która jest bardziej pokrzywdzona, która być może nie jest obiektywnie bardziej pokrzywdzona, ale która o tym w taki sposób opowiada. I teraz rycerz w służbie robi wszystko, żeby chronić mamę albo chronić tatę. W związku z powyższym na przykład o pewnych rzeczach nie mówi, pewne rzeczy zachowuje dla siebie, zaczyna trochę cenzurować opowieści, jak to było u taty. Nie mogę powiedzieć, że było u taty dobrze, dlatego że mamie byłoby przykro. Nie mogę powiedzieć tacie, że świetnie się bawiłam z mamą i jej nowym partnerem, bo tacie byłoby przykro. Ale tutaj jeszcze, przepraszam, ta rola idzie trochę dalej, nie tylko w cenzurowaniu tych swoich doświadczeń, ale również w stawaniu po stronie rodzica w taki sposób, że dziecko odmawia sobie przyjemności. Na przykład nie chce iść do taty, bo jest poczucie, że mamie będzie źle samej, albo nie chce iść do mamy, bo mamie będzie źle samej. Czyli dziecko w tym momencie z bardzo wielu rzeczy rezygnuje, no bo jest na służbie, tak? I w związku z Ale tym... rycerz jeszcze mi się kojarzy na przykład z taką, że nieraz trzeba walczyć na przykład. Tak, tak. I że to też może tak wyglądać, że na przykład, no a to się będzie w zachowaniu rozgrywało, to będzie widać w zachowaniu, czyli na przykład może się pojawić jakiś rodzaj takiej agresywności, złości. Wrogości. No, tak, wrogości. Co by tłumaczyło na przykład, że nie chcę zostać, nie chcę być, nie chcę tutaj, nie chcę jeść, nie chcę tego. Nie chcę od ciebie prezentu, tak. Nie chcę z tobą jechać na wakacje, nie chcę ciebie odwiedzić, albo na przykład wrogości również w stosunku do nowej partnerki czy partnera, tak? Nie jesteś moim ojcem, nie jesteś moją matką. To takie bardzo, bardzo częste. A to jest często związane, że
Bo dziecko do tego, do czego dąży, to ono, to co jest dla dziecka najważniejsze, można było powiedzieć, to jest zachowanie lojalności wobec rodziców. I ciężko się jest dziecku wyrobić w tych wszystkich rolach, których jeszcze tu jest parę, i żeby jakoś to wszystko ułożyć. Ono to musi, no właśnie to, co powiedziałaś bardzo fajnie, że, a co jest bardzo przykre i bardzo smutne, nikt nie liczy się z emocjami dziecka. Co ono przeżywa, co czuje. Ja czytałem o takich badaniach ostatnio, że wpływ tych całych konfliktów, tych okołorozwodowych, czy w ogóle konfliktów, to były w Europie chyba duże badania prowadzone psychologów dziecięcy, którzy powiedzieli, że lepiej dziewczynki niż chłopcy znoszą w ogóle tę sytuację, ale idąc dalej, że lepiej, najlepiej, jeśli w ogóle można powiedzieć, bo to i tak jest trudna sytuacja, to dzieci między 8 a 14 rokiem życia, a najtrudniej znoszą, no co z tego, przedszkolaki, właśnie tacy nastolatkowie, bardziej tacy 15 i dalej, no bo to są bardzo dla nich trudne sytuacje, kiedy w ich życiu się dzieje bardzo dużo rzeczy, a tutaj trzeba się wyrobić właśnie między tymi, w tych wszystkich rolach, w tym wszystkim, więc to są bardzo, bardzo trudne sytuacje. No ale wróćmy jeszcze do tych ról. Cóż my tu jeszcze mamy? Czyli tak, był rycerz, był ratownik, partner. Nie, nie było ratownika. A przepraszam, nie było, tak. Był powiernik. Był powiernik, przepraszam, no to ratownik teraz. Ratownik jest troszkę inny, ponieważ ratownik to nie jest rycerz, który wyrusza na wojnę i walczy z tym drugim rodzicem albo partnerem drugiego rodzica, ale ratownik jest taki, który po prostu rodzic mówi do dziecka taki przekaz wprost lub nieświadomie, gdyby nie ty, to ja bym już nie chciała żyć, tak? Gdyby nie ty, to w życiu nie miałoby sensu, czyli obsadza się dziecko w roli tego, dla którego w zasadzie rodzic by się rozsypał, gdyby nie żył dla tego dziecka. I to dziecko w zasadzie traci możliwość życia swoim życiem, zabawami, tylko musi być bardzo uważne, żeby, no właśnie, mamusia się nie rozsypała, żeby mamusia nie była smutna, żeby mamusia... Mamusia sobie nic nie zrobiła, albo tatuś. Tak, albo tatuś, żeby właśnie mamusi czy tatusiowi coś przynieść, zrobić, jakoś obdarować szczególnie, czyli można powiedzieć, świat dziecka nie kręci się wokół rozwoju, zabawy, rówieśników, tylko kręci się wokół tego rodzica, którego trzeba pilnować, chronić, ratować, żeby mu się coś niedobrego nie tak wydarzyło. Często to wygląda w życiu dorosłym, tych ludzi, których spotykamy w naszych gabinetach, którzy mają kłopot z wejściem w jakiś związek, z utrzymaniem związku, z taką samodzielnością bardzo często, to jak popatrzymy na to, kim byli, jakie role na przykład pełnili w swoich domach dla rodziców, to tam bardzo często będzie właśnie ratownik, że no... Cały czas trzeba ratować, jakoś partycypować w pomocy takiej materialnej czy w innym. No dzieci no to robią tak, że to dla nich jeszcze jest trudniejsze, no bo same z siebie nie pójdą do psychoterapeuty, czy nie pójdą o pomoc, jakby nie powiedzą temu dosyć, tak na dobrą sprawę, tylko no ratują, no bo to jest ich cel wtedy. Tak, ja bym jeszcze powiedziała, że to, co jest charakterystyczne, to w roli ratownika znajduje się dziecko, którego rodzic, dziecko ma wrażenie, że stał się słabszy przez tą sytuację okołorozwodową, tak? I dziecko ma go chronić, wspierać. Natomiast w sytuacji, kiedy dziecko jest rycerzem w służbie, no to można powiedzieć, że wtedy, kiedy jest w służbie rodzica, w którym jest duży gniew i niepogodzenie się z tą sytuacją, i dziecko wyrusza w jakiś sposób na wojnę, tak? Więc trochę inne emocje u rodzica determinują tą rolę u dziecka. Tak, że to jak u rodzica to będzie wpływało na to, jaką to dziecko obejmie rolę. No to idąc dalej, to co wymieniłem, partner. Kiedy można powiedzieć, to jest trochę dalej niż powiernik, znacznie dalej niż powiernik, kiedy... To dziecko na przykład ma, no to oczywiście w zależności od wieku, od różnych rzeczy, ma na przykład przejąć pewne obowiązki tego ojca na przykład, czy mamy. Ma, nie wiem, pomóc w wychowywaniu i sprawowaniu jakiejś opieki na przykład nad znacznie młodszym rodzeństwem, czy w ogóle nad niedużo młodszym rodzeństwem. Ma, nie wiem, robić jakieś zakupy, ma sprzątać, ma... Gotować obiad, robić pranie. Tak. Pilnować finansów,
w domu. Czyli można powiedzieć, nagle w domu pojawia się zamiast męża, partnera, młody mężczyzna, a zamiast żony, partnerki pojawia się młoda kobieta, a tak naprawdę są to dzieci. Tak. Tak, i te dzieci bardzo często w dorosłym życiu na przykład mówią o tym, że ja musiałam bardzo szybko dorosnąć i przejąć obowiązki. I to jakby często nas, psychoterapeutów, prowadzi do tego, co mogło się rzeczywiście w domu dziać. To też są takie, no właśnie, takie powiedziałbym powierzanie też bycie partnerem, że na przykład nieraz rodzic, nie wiem, lubi spać z takim, żeby się przytulić do dziecka, żeby być blisko, no bo ono jest takie najważniejsze wtedy. To są takie bardzo już delikatne, bym powiedział, rzeczy. Albo to już jest takie zwierzanie się, czy mówienie o takich sprawach osobistych, które to już jest, to jest coś już, tak jak powiedziałem, więcej niż tylko jakby powiernictwo, że no rzeczywiście z tego młodego człowieka czyni się takiego jak kogoś, jak partner, z którym się rozmawia o różnych rzeczach, jest się bardzo blisko, mówi się i dzieli się obowiązkami. Obowiązkami, ale powiedziałabym nawet, wchodząc w nowe relacje, dorosły często opowiada o tych nowych partnerach temu dziecku, o tych randkach, o tych spotkaniach. To, co mówisz, charakterystyczne, że na przykład rodzic śpi i to nie chodzi o to, że śpi dlatego, że dziecko ma lęki i coś się zmieniło w jego życiu, tylko dziecko ma zapełnić pustkę w sypialni, ale nie w sensie oczywiście tym seksualnym, erotycznym, ale w sensie, że no, jest się właśnie do kogo przytulić i nie widać wtedy, że obok jest pozostaje puste miejsce, czyli w każdej z tych ról tak naprawdę chodzi o używanie tego dziecka. Tylko, wyłącznie. I to może być, tak jak powiedzieliśmy, mniej czy bardziej świadome, no ale takie to jest, no to jest używanie, trzeba to nazwać po imieniu. Tak, często jeszcze rodzice w takiej sytuacji szczycą się nieświadomie tym i mówią, jak on szybko dorósł, jaki on się stał dojrzały, jak z nią teraz można sobie porozmawiać, ja mogę się jej teraz wreszcie zwierzyć, jaka ona teraz lubi więcej czasu ze mną spędzać. Rodzice się cieszą, że to dziecko się zbliżyło i nie zauważają często, że to zbliżenie wcale nie chodzi o to, że jest lepsza komunikacja, że jest naprawdę bliżej do siebie, tylko chodzi o to, że dziecko wypełnia jakąś rolę, która w ogóle do niego nie należy. Dokładnie. Mówiłeś, jak rozmawialiśmy dzisiaj o tym, jeszcze o roli kontrolera. Tak, kontroler, czyli no bo to jest coś, powiedziałbym, troszkę innego niż szpieg. To jest taka, powiedziałbym, ja tak to przynajmniej rozumiem, taka rola, która szpieg to ma konkretną misję, dla mnie się to tak kojarzy, a tutaj to kontroler to jest ktoś, kto ma więcej skontrolować, kto ma jakoś też wpłynąć w jakiś sposób na to. To jest taka, powiedziałbym, misja trochę, która jest taką, nie wiem, większą, bardziej rozleglejszą, która ma no, służyć temu, że na przykład jedna czy druga strona już nie może kontrolować, co ta druga strona robiła, ten współpartner, współpartnerka, no to jakby do tego jakby mianuje dziecko czy dzieci, które no, mają donosić, opowiadać. To się często kryje w takich na przykład pytaniach, kiedy nie wiem, na przykład dziecko wraca od tego rodzica, którego tam było, nie wiem, na weekend czy jakoś, co jadłeś, co piłeś, gdzie byliście, kto tam był, co robili, co ty robiłeś, bo to wszystko służy kontroli. I później się też tak bardzo często dzieje, że dziecko już samo z siebie nie musi być pytane, tylko po prostu zdaje relacje. No nie? Jakby no, raport z kontroli, no, została kontrola przeprowadzona, dziecko oczywiście tego nie rozumie, przychodzi i wszystko po prostu opowiada, no i ten rodzic no, czuje się poinformowany, czuje się bardzo często jakby, no wszystko ma pod kontrolą nadal. Tak, tylko pomyślałam, że ta kontrola może iść jeszcze troszkę dalej. Mhm. Nie tylko, że dziecko informuje swojego rodzica i jest na jego, że tak powiem, usłudze, ale może na przykład kontrolować też, co się dzieje u rodzica, u którego bywa,
na przykład pilnować, żeby rodzic z swoim nowym partnerem czy partnerką się nie przytulali, nie trzymali za ręce, nie spędzali czasu w sypialni, czyli dziecko kontroluje tak naprawdę również to, co dzieje się, wydarza się w domu, no właśnie w służbie drugiego rodzica, tak? Czyli żeby nie było przypadkiem tam dobrze, nie było tam bliskości. Czyli ta kontrola... Siada pomiędzy, rozdziela, mówi mamo czy tam tato, no w zależności jak jest, ze mną teraz, dla mnie, ale ja sobie tak myślę, że to wcale... zajmij się mną, tak, bo babcia tak, potrzebuję, tak, ja jestem tylko na weekend na przykład z tobą, albo tutaj, no bez przerwy coś chcę, ale ja sobie też tak myślę, idąc dalej za tym, co mówisz, że dziecko może czasem nie być świadome tego, to może być na zupełnie innym poziomie i to jest tak, że na przykład, nie wiem, bo choruje, bo są jakieś kłopoty, bo są problemy i tym, można powiedzieć, odciąga też, no bo trzeba się tym dzieckiem zająć, więc ktoś nie może się zająć, nie wiem, tym drugim partnerem, partnerką, z którym zaczyna budować na przykład związek, więc no te dzieci, to co mówiliśmy w poprzednim odcinku, dzieci mają bardzo bogaty taki repertuar, zupełnie nieświadomy, żeby to próbować wszystko cementować, sklejać, no i też w tej sytuacji kontrolować. Wszędzie tam, gdzie rodzice nie dogadują się, gdzie zostawiają tą lukę, tą przestrzeń niezagospodarowaną, pamiętajmy, że nawet jeżeli my nieświadomie nie wprowadzimy tam dziecka, nie nadamy mu tej roli, to ono i tak w tą rolę wejdzie, ponieważ będzie się zawsze identyfikowało z rodzicem, który będzie odbierany jako bardziej pokrzywdzony. Dzień dobry, witamy w 30. odcinku Pary na kozetce. Dzień dobry. Dzień dobry, tak, o, bo mi powiedziałaś, Bartko, dzień dobry, jak będziemy się ładnie zachować. No to może jeszcze raz. Mogę zatrzymać? Przepraszam, tak? Trzeci raz nagramy. Przepraszam cię, a wiesz, co sobie pomyślałam? Temu tacie. Powiedz swojej mamie, miało być odwrotnie. Będziemy czwarty raz nagrywać w takim razie. Dobra, jeszcze raz. Czyli ty pierwsza mówisz, przekaż swojemu tacie. Tak.